jest dobra. I Jacqueline, mam 3 rękawy w osie, ale to... Rękawy w... Znaczy asy w rękawie, ale mogę... Ty jesteś magikiem? Okej! Witam serdecznie. Cześć, chyba się znamy. Oczywiście, że tak. Rok temu powiedzieliśmy ci, że nie jesteś gotowy. Dokładnie. I co zrobiłeś? 30 kilo w rok. Schudłeś 30 kilo w rok? 95 na 65. Ćwiczyłem i odżywiałem się bardzo zdrowo. Że nie tak, że nic nie jeść, tylko jadłem tak po prostu malutko. A co jadłeś tak malutko? I Marcin teraz pyta serio, bo on wrzucił. Może mi się przyda. Dobrze. Jadłem kisiel z wody mineralnej, z nasionkami chia, budyń z mlekiem kokosowym. No. Mhm. Codziennie ćwiczyłem 2-3 razy dziennie. Na rowerku jeździłem. No nie wiedziałeś widia? Ale zdobyłeś popularność w internecie. Bardzo. Jutro zamierzam dążyć do celu, spełnię swoje marzenie. Bez tego moim krokiem życiu będzie top model. To bardzo fajnie, no to pokaż, gratulacje. A co jesteś taki zabudowany? No, przynajmniej... no bo mam dla was niespodzianki, kochani. O, tak. Chcecie je zobaczyć no już pewnie, teraz? No hello. Są to 3 niespodzianki, 3 asy w rękawie dla was. A. Że co? To jest chud, rzeczywiście. Weź spokój. No widzę. Kochani, zapraszam was w przygodę ze mną. Przygotowujcie na temat mojej osoby. No to zaczynamy. Biust mi się rusza. A, szkoda, jeszcze bym chciała, no to uczę się tu. Jak to się nazywa? Motylki. Ja to nazywam motyleczki. I zawsze robię tak i tak. Jesteśmy motylki. Bo to jest druga niespodzianka, czy trzecia już? To jest pierwsza. Oh boy. A jaka jest druga? I tą kolekcję będzie można w przyszłym roku zobaczyć w moim butiku. Tylko ktoś musi być bardzo odważny, żeby takie spodnie ubrać z facetów. Jasne, że tak. No nie?